Siemanko, ile wrzuciłeś? Siemanko, drugie podejście, drugi dzień na karpiowaniu, będzie nas troszkę więcej, bo będzie Tomek Sokołowski, Tomek Przybyłowicz, Arek Sokołowski, Patryk właśnie jest ze mną i ja, czyli pięć osób będziemy siedzieć dziś za karpiem, zobaczymy co się uda nam złapać. Dzisiaj widzę, Patryk ma łódeczkę, jest to łódka, o jest tu łódeczkę, na wózkach mamy już zapakowane nasze rzeczy. O, tutaj jest wózek Patryka, tutaj jest mój wózek i jedziemy tutaj na środek pod tablicę. Tam chłopaki już się rozkładają, więc tafla wody jest bardzo przyjazna. Będzie fajnie można wypłynąć łódką. I co? Zapraszam Was na kolejny film. Ryby, ryby, jedziemy na ryby wędkarstwo Zetkiem. Przyszliśmy na stanowisko. Arek robi zestawy. Tomek już ma zarzucony, on pewnie od siódmej już siedzi. Tomek od siódmej przyjechał. Tomek tak samo już zwija. Odmierza dystans. No i zaczniemy coś łapać. Za chwilę się będziemy rozbijać tam na tym większym stanowisku. Foksik. Foksik. I foksik. Chłopaki będą nęcić z pombem. Nęciłeś już z pombem, Tomek? Tak, nie napychałem. Ile wrzuciłeś? 10, może 12. O, akurat Tomek będzie zarzucał. Setka? Tomuś? Idealnie. Obydwie moje wędki. Przerzuciłem? Nie, leżą obok. Obok leżą, idealnie, panie. Ile było? 110? No, niecałe. Piękny rzut, piękny. Dobra, idziemy się rozpakować. Ja nie rzucałem, hopie. No to rozkładamy graty. I będziemy widzieć za chwilę, co się dziś podzieje. A mamy na minusie, na razie jest minus 1. Zobaczymy, chłopaki pod markę raz rzucają, teraz było widać. Tomek Sokołowski, 110 metrów. No zobaczymy, jak to dzisiaj wyjdzie. Piękną mamy pogodę. I trochę osób jest też nad wodą. Patryk kroi kuleczki. Kuleczka na włos, grubo jedzie, widzę. Wow. Tu ma też kuleczki ze Stolmaxa. Sprawdzają mu się, to tak łapie. Każdemu co się sprawdza, to tak łapie po prostu. Zobaczymy. Ja będę miał coś tam też pomieszane dziś. Trochę peletu, trochę kukurydzy, orzeszki. Tak w ostatnim razem na włosie. I chłopaki też tam coś kombinują, nęcą kulkami i innymi rzeczami. Dobra, Patryk będzie wywoził zestaw. A ja mam miks peletów dzisiaj. Pelet Best, pelet... Nie wiem, jak one się nazywają, Zaler Aqua. I taki miks, co miałem, różnych peletów drobnych. Tak samo. No i dzisiaj jeszcze dodatkowo kukurydzę. Tu akurat mam... Wziąłem sobie do testów kiwi, bardzo lubię, więc... Wziąłem sobie kiwi, kukurydzę z wratiski. No i taki kilogram na razie wrzucę sobie do opakowania. Zestawy moje sobie stoją na razie. Przeszykowane już orzeszki. Zaraz Wam pokażę, jak dzisiaj wyglądają moje zestawy. Patryk już wywozi łódką. Ja za chwilę też będę wywoził, jak Patryk wywiezie. I zobaczymy. Mam nadzieję, że dzisiaj coś będzie działo.
Jeden zestaw mam orzeszka tygrysiego od Tomka i tutaj mam popki z poczekaj, z czego one są? Nie Majlajna, tylko Marosa, z Marosa. Truskawka seria Bloody 9 mm, czyli one będą smużaki. No i tak kukurydza tu wygląda i do tego pelecik. Jeszcze kukurydzę zaleję sobie właśnie moim bosterkiem, to znaczy nie bosterkiem, tylko zalewajką moją zaleję sobie i za chwilę będę wywoził zestawy. A zestawy jakie mam zrobione, no to bezpieczny klips, orzeszek mały i pływająca kukurydza, szypon 20 cm, a tutaj mam centryczny ciężarek też na sztywno, orzeszek i właśnie maros, truskawka, krwista truskawka. Do kukurydzy już wlałem mojego bosterka, zalewajki, znaczy się wymieszam sobie kukurydzę. No i zobaczymy jak to tam wyjdzie. O, pięknie się kukurydza oblepiła. I teraz do wody. Dwie łyżki tego i do wody. Łódka załadowana. Kukurydza, pelecik, zestawik w środku. Ta żyłeczka przeszła fajnie. I wywozimy. Tomek już ma rybkę. Branie było 3 piki i przecinka. Idzie prosto? Eco Bites team. To nie będzie mała ryba. To od razu mówię, bo widzę. No będzie ładna rybka. No ja widzę, że idzie tu gdzie spodem. Wejdzie ci w drugi zestaw zaraz. Ja widzę, to widzę. Ale będzie ładna rybka, bo widać po kiju jak idzie. No właśnie, idzie tak. Kiełbasa ci się nie spali. Ja ci powiem kiedy. Jak puszką głębiej. Głębiej. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja ci go wprowadzę, dobra. Jest rybka. Musisz mnie pilnować, bo jestem tak podjarany, że ci bułę czasem nie. No jak, jest bydle? Jest. A podebrałem. Pierwsza rybka. 20 luty. I to ten karpik bez twarzy. 11? Ile? 70 metrów. Masz orzek? Ja go nie będę trzymał. Ja już taki ładny. No. Padek idzie. Taki aktywny chłopie. No. Ja już od razu jak za. Ognisko się pali. Wszyscy przy ognisku. Wędki stoją.
teraz rolka. Dobrze, bardziej nie pojechała, bo chlip nie ściągnął. Smużaki. Będziesz tam z podbierakiem, czy ci pomóc? Ty kurwa wszyscy stoją. Nie pokazuj tego. Co, nie ma? Jest! A to leszczur! Ojej! Ojej! Leszczyk, pierwsza rybka do wody. A myślałem, że małe karpi. Tak się zapowiadało, brał fajnie. Branie było. Z jutra nie spróbowałeś, czy dobra? I łopatka z piaskownicy dzieciom ukradł. Pełno osób dziś na Siepietnicy, szwagier nawet przyjechał na metod Federa się pobawić. Kiełbaskę se smaży. Chłopaki nęcą. Kukurydza i konopia. Czy coś jeszcze tam jest? I orzech tygrysi? A to trzeba przegryźć. Poszło. Orzeszek? O, grubo. Czekaj, kurwa, dobrze tutaj? Dobrze. Tak. Przełożę. Spróbujmy na mniejsze. O, i Tomek ma rybkę, ale coś lepszego chyba, co? Trudno powiedzieć. Tak i wczoraj. I to samo masz na tym? Na włosie co i wczoraj? Tak, na to samo. A ta kulka różowa z czego ona jest? Z tamtym bajca, jaki to smak? Homar? A nie wiem nawet. Różowiutki kolor. I orzeszek. Siedzi rybka. Chcesz podbierak? Odmarza po nocy.
kół. Ładny. Piękny kolor, po zimie wyczyszczone, ładnie rybki. I tu jest gość. Trzecie branie? Trzecie branie. Tu jest gość. Pikło tylko delikatnie, już ryba siedzi. Zobaczymy, co się uda wyciągnąć. Tam uważaj, bo tam jest to też dobra deski, funkcja. Deski są. To są też dobra funkcja. Spróchniałe. Tak więc musi się też uczyć. Czasami można być parę lat dobrym podbierającym. Go pocieszasz. No i to nie. Możesz sobie stanąć śmiało, tylko na tej stopie nie stanąć. Żeby nie pasował. Nie. Jest. Żwawy. Piękna ryba. W lutym. Gratulacje. Kończymy dzisiejsze wędkowanie. Chłopaki się jeszcze z tyłu pakują. Tak jak tutaj widać, ognisko się gasi. Połapaliśmy coś. Jakieś brania były. 3, 4, 5, 6 brań było. Ja dwa leszcze wyciągłem. Tomek Sokołowski pięknego karpia wyciągnął 11 kilo. I Tomek Przybyłowicz wyciągnął 3 karpie, jednego nie skamerowałem, bo akurat wtedy miałem ja branie. Jak wychodziło słoneczko, były te brania małe, przynęty, orzeszek podbity popkiem. Zobaczymy, co następnym razem się uda nam złapać tutaj. Zapewne też w większym gronie, bo jak jadę tutaj na karpia, to zawsze piszę do znajomych, którzy wędkują razem ze mną i są na moich filmach. Zapraszam do lajkowania, do komentowania, a nowe osoby zapraszam do subskrypcji. A teraz trzymajcie się mordeczki, do następnego. Ryby, ryby, idziemy na ryby wędkarskie. Siemanko.